Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na moje największe wyzwanie pływackie w życiu. Będę wpłynął na słynną zatokę motyli w Oludenis. Mogłem tu mieszkę, słuchajcie. Nie ma bata, rozbijam się tutaj. Za mną, jak już widzicie, główna centralna plaża. Czyli ja przede mną jakieś jeszcze 2 km pieszo. Następnie wskakuję do wody i płynę brzegiem do Zatoki Motyli. Jednego z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem w życiu. Byłem tam wczoraj statkiem, ale niestety statek stawał na około godzinę czasu. Będę mieszkał w takiej chałupce. Proszę bardzo. Łóżko, wejście na dach, czyli na taras. Bosko! Teraz chcę na spokojnie poglądać tam ten skrawek świata, jedno z piękniejszych miejsc, i płynę na dodatek tam wpław. Z miejsca, z którego wystartuję, jest prawdopodobnie około 2,5 do 3,5 km. Dokładnie trudno było mi to oszacować. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak daleko uda mi się zajść. Staram się jak najdalej dojść. Mam mokry, upaćkany obiektyw i boję się, że nie widać za bardzo. Hej moi drodzy, doszedłem tam, gdzie miałem dojść. Tak, za koszulką mam klapki. Tu mam przypięte dwie wody do picia. Zaraz zakładam maskę, rurkę i płynę do Zatoki Motyli. Hej moi drodzy, czas na małe święto. Ponad półtorej godziny płynąłem. Jestem u wejścia do Zatoki Motyli. Sam przylądek tutaj wejścia strasznie nieprzyjemny. Wysokie fale, jakiś poprzek. Strasznie długo to płynąłem. Nie było tak daleko, ale przeszkadzają mi klapki. Mam dwie wody ze sobą. Zaraz będę je właśnie pił. To jest około jeszcze 500 metrów. Tak mi się wydaje. I będę na miejscu. Następne spotkanie już na plaży, jak dopłynę. Ja teraz piję turecką wodę. Hello moi drodzy. Dopłynąłem, czyli płynąłem w to miejsce równe 2 godziny. Tak wygląda studnia nad nami. No niesamowite przewisy skalne. Ściany się wznoszą dosłownie pionowo w górę, często z nawisami. Naprawdę pięknie. A teraz patrzcie, dolina z góry. Bajkowe miejsce. Bajkowe. Fajnie. Mi też się podoba. Ostatnie ujęcia tego niesamowitego miejsca. A to ja przygotowuję się do odpływu. Tak skończyła się moja wyprawa. Startowałem z tamtego miejsca, jakieś 150 metrów dalej. A ja muszę dojść tam, do Oludenis.